Identyfikator podmiotu SCP-439. Klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. Okaz zabezpieczony jest w zbrojnym terenie badawczym 45, w skrzydle organizmów niebezpiecznych, w zamkniętej jednostce przechowawczej typu G o pojemności 38 litrów, do której podłączony jest zbiornik z tlenem. Osobnika należy odżywiać przy wykorzystaniu rurki do karmienia 16A i zatwierdzonej substancji odżywczej XF. Z obiektem obchodzić się mogą jedynie pracownicy z upoważnieniem poziomu drugiego i wyższego. Opis. SCP-439 to nieznany insekt przypominający szarawego, półprzeźroczystego przedstawiciela skorka pospolitego. Mierzy on około 2,5 cm długości. Został pozyskany na kontynentalnym rejonie Chin w prowincji. Nie odnaleziono jeszcze innych podobnych do obiektu osobników. SCP-439 jest relatywnie niegroźny, o ile spotkanie z nim ma miejsce w bezpiecznych warunkach. Pomija się tu jego zdolność do bolesnego zgniatania brzusznymi szczypcami. Właściwym zagrożeniem stwarzanym przez obiekt jest jego metoda konstrukcji gniazda i reprodukcji, którą wykorzystuje po wejściu do jamy ustnej śpiącego człowieka. Dotyczy to tylko rodzaju ludzkiego. Inne organizmy żywe, które poddano działalności SCP-439, zostały przez obiekt odrzucone. Po znalezieniu odpowiadającego mu gospodarza, osobnik ukryje się w jego pobliżu i będzie czekał, aż przyszła ofiara zapadnie w sen. Nie rozpoznano, w jaki sposób obiekt jest w stanie określić, czy ktoś śpi, czy nie, jednakże SCP-439 zdołał poprawnie zidentyfikować śpiących w przypadków. Po wejściu do jamy ustnej gospodarza, obiekt przemieści się tchawicą do płuc. Po około 4 do 8 godzin od przebudzenia się, gospodarz stwierdza, że odczuwa ból w klatce piersiowej, a jego oddech jest płytki i następują po nim skurcze brzuszne. Uczucie napięcia w klatce piersiowej wzmaga się wraz z postępem gorączki, doprowadzając w końcu do pozbawienia gospodarza przytomności. Mniej więcej w tym punkcie początki swe mają oznaki postępującego, kostniejącego zapalenia mięśni FOP. Jest to zaburzenie zazwyczaj genetyczne, które sprawia, że tkanka kostna wyrasta w tkankę mięśniową. Jako że proces wytwarzania tkanki kostnej jest gwałtowny, ofiara SCP-439 wraz z jego przebiegiem cierpi nadzwyczaj intensywny ból, a nowe kości sporadycznie zaczynają wyrastać z ciała. W tym momencie gospodarz odczuwa potrzebę schronienia się w przyciemnionym, zamkniętym miejscu, np. w szafce, schowku, a nawet przewodach wentylacyjnych. W ciągu pierwszych 3 dni bez leczenia gospodarz staje się całkowicie niezdolny do poruszania się przez skrajnie intensywny ból rozrostu nowych kości oraz problemy z oddychaniem. W tym punkcie ciało ofiary wchodzi w ostatnie stadium transformacji, zwane jako kościane gniazdo. Gospodarz chowa się w nowym miejscu, ciało zwija się do pozycji embrionalnej. Całe części struktury kostnej przesuwają się wzdłuż, a gospodarz przyjmuje kształt sferyczny, pomniejszony do 3/4 dawnego rozmiaru. Nowe kości nadal wyrastają, a jeżeli to możliwe, mogą nawet permanentnie unieruchomić ciało w miejscu, w którym się ono znajduje. Struktura kostna jest niemalże nie do rozpoznania, gdy zostaje przetworzona do postaci swoistej, okrągłej klatki, chroniącej w ten sposób organy wewnętrzne oraz kolonie. W tym momencie transformacja dobiega końca. Królowa, która weszła wcześniej do ciała gospodarza, zdołała wyprodukować od 20 do 30 tysięcy osobników, które w gnieździe funkcjonują jako robotnicy, trutnie bądź wojownicy, według typowej owadziej hierarchii. Jako że wyłącznie królowa może dokonywać reprodukcji, pozostałe osobniki są nieszkodliwe, pomijając duże i silne szczypce brzuszne wojowników. Wnętrze ciała gospodarza jest prawie niemożliwe do porównania do ludzkiego. Niektóre organy wewnętrzne osobników wykorzystywane są jako pokarm, a inne robotnicy modyfikują do form inkubatorów jaj. Osobniki w kunsztowny sposób wykorzystują układ pokarmowy ofiary do przetwarzania substancji organicznych do formy odżywczej papki, którą wykorzystują zarówno jako jedzenie,
jak i materiał do podtrzymywania działalności biologicznej gniazda. Po upływie od 4 do 6 miesięcy z kolonii wyłania się nowa królowa, po czym wybiera dla siebie trutnia, z którym połączą się w parę. Kolonia dokonuje wtedy samozniszczenia przez rozerwanie, co prowadzi do śmierci większości owadów. Pracownicy i trutnie są niezdolni do przetrwania poza gniazdem, a wojownicy, pozbawieni celu, po prostu odchodzą. Wojownicy nie będą konsumować pożywienia, które nie jest w formie odżywczej papki produkowanej przez rodzime gniazdo. Nowa, zapłodniona królowa wybiera się wtedy na poszukiwanie następnego gniazda. Na uwagę zasługuje fakt, iż gniazdo nie zamiera w związku z odejściem kolonii, ale ponieważ przestaje być odżywiane. Dodatek. Doktor przeprowadził szereg eksperymentów mających na celu określenie zasięgu zniszczeń w ciele gospodarza po zakończeniu jego transformacji w gniazdo. Wcześniej dzięki autopsjom odkryto, iż niektóre rejony mózgu zostają opróżnione i służą osobnikom za pożywienie, podczas gdy inne pozostają w nienaruszonym, prawdopodobnie by mogły podtrzymać niektóre funkcje życiowe gospodarza. W czasie ostatnich eksperymentów wykorzystała możliwość bliskiej inspekcji gniazda po jego transformacji. Pomimo, że oczy zostają w pewnym momencie wykorzystane jako pożywienie, w trakcie testu nadal były nienaruszone. Po rozsunięciu powiek i skierowaniu nań światła latarki, odkryła, iż oczy gospodarza podążają za promieniami światła. Eksperymenty zostały zawieszone. Nie podejmuje się kolejnych.